Dobrze, dobrze. Ale nie zręczył. Annyeong, guys. Dawno się nie widzieliśmy. Chorowałam przez ostatnie 3 dni, więc musicie mi wybaczyć zatkany nos i te wszystkie zaczerwienienia i suche skórki. Chyba tego tak bardzo nie widać. Całe szczęście. Dzisiaj mamy walentynki i 3 dni temu przyszedł do mnie list od... Nie powinnam tego tak pokazywać. Od Oli. I powiedziała mi, żebym go otworzyła 14 lutego, więc otwieram. Odbija się słońce, światło. Na górze Oppa, na dole Oppa. Nasza miłość jest piękna, jak rosołowa zupa. Jimin zaraz bananas, a kawietjek. Już do niej zadzwonię. Nie odbieram. Jasne, po co? Po co? Nie, to nie. To jedna walentynka, która zdążyła do mnie dojść. Wiem, że idą jeszcze 2. Więc pewnie się wstrzymam. Jestem brzydko tu. Pewnie się wstrzymam z dodaniem tego filmiku, zanim nie będę miała wszystkich. Druga rzecz dzisiaj. Mam na sobie po raz drugi ten Age Plus Cushion od Troy Peel. Właściwie to nie wiem, o co chodzi, że jest Troy Peel i Troyaruke. Troyaruke? Troy Peel, Troyaruke? Troyaruke? Tak, to jest chyba ta sama firma. W każdym razie mam dzisiaj to po raz drugi na twarzy i to wygląda źle. Tak. Światło jest beznadziejne, ale chyba trochę się gryzie z moim korektorem od Collection Lasting Perfection. Tak się chyba nazywa. Mój pierwszy, jedyny korektor i mam wrażenie, że one się trochę nie lubią, bo z racji tego, że byłam chora, musiałam nałożyć trochę korektora tutaj, bo to naprawdę wygląda źle, trochę pod oczy i tu mam takie wredne, małe, takie wredne. Ola! O! Wychodzi, nie może rozmawiać. Okej. Okay. Plany na dzisiaj są takie, że wychodzę do restauracji na obiad, do koreańskiej restauracji, tą, którą przecież kojarzycie z vloga z Czarnego Piątku. Tam jest chyba tytuł Iwa Women's University and Black Friday, tak mi się wydaje. Gdzieś tam będzie link. I'm like Titi, just like Titi, no more, no more. Tak. Wcześniej odprowadzę Klusia do szkoły. A później zobaczymy. Wesołych walentynek. Super dziwne, ponieważ byłam tam jedyną białą osobą i byłam jedyną samą osobą, w sensie jako jedyna zaglądałam stolika dla jednej osoby, a reszta tam przychodziła w parach, wiadomo, walentynki, albo ze znajomymi.
wróciłam. Tak w ogóle to wydaje mi się, że wyglądam prawie jak mój Bitmoji. To jest chyba to. Prawie tak samo, jeszcze tylko butelka wina. Nie mam wina. W którą stronę? W tamtą. To będzie mój kot. Tak, tak. Wpadłam do Primarka. Miałam 10 minut wolnego, więc stwierdziłam, że sobie tam pójdę, bo nie miałam co robić. Kupiłam piżamę. Bo była na przecenie. Generalnie w Primarku raczej nie kupuję rzeczy, które nie są na przecenie, bo to nie ma sensu. Jakość nie jest aż taka zniewalająca. Znaczy, one są naprawdę dobrej jakości, te rzeczy z Primarka. Tylko nie warto przepłacać, bo one wszystkie tak są później na przecenie. Więc nie wiem dlaczego, ale już jest kolekcja na wakacje. Już wprowadzili stroje kąpielowe, japonki, klapki, walizki, takie rzeczy potrzebne na wakacje. W związku z tym trochę zlikwidowali całą tą serię piżam świątecznych. Udało mi się dostać taką... To są piżamy, ale ja wątpię, że chodziła w tym jako piżamę. Koszulkę z Alicji w Krainie Czarów. Rozmiar S. Oryginalnie kosztowała 7 funtów, zapłaciłam za nią 3 funty. I tutaj ma takie A. Takie milusie A. Zaraz to przymierzę i tak. Nigdzie już dzisiaj nie wypada, to mogę odjeść piżamę. Nawet ma takie walentynkowe kolory. I do tego kupiłam spodnie. Tu są leginsy bardziej chyba. Leginsy. Nie wiem, czy bym w nich wyszła. Może bym wyszła. W sumie ja wchodzę w piżamach. Kosztowały 8 funtów, zapłaciłam za nie 3 funty. O, jest kapelusznik, Alicja, kot, bliźniacy, królik. Tutaj mają taką kokardkę i guziczki. One się nie zapinają, one po prostu tutaj są takie. Oprócz tego chciałam zrobić tak. Nie wiem. Znaczy tak, ten podkład, znaczy to nie jest podkład. Weźmy to jakoś pod światło. Ale ta lampa mi przeszkadza na nic. W prawie naturalnym świetle, tak wiecie, jeszcze jest światło naturalne, ale mam włączoną lampę, może ją... Nie, okej, ujdzie. Tu wygląda ładnie, tu też wygląda ładnie, ale... Tu się całkiem pościerał. Jakoś tak się zebrał. Nie wiem, no wygląda ładnie, na całym policzku tutaj wygląda naprawdę ładnie. Powiedz mi, jak mam żyć. A poza tym, jeżeli chcecie wiedzieć, co mam na oczach, to jest to eyeliner z Kiko w kolorze różowym. O, w kolorze 108. True blogerka, uwaga. Piękna linia, mogę iść do szkoły plastycznej. Powiem wam, że to jest S-ka, ale patrzcie, jaka jest duża. A to tutaj się wcale nie wiąże, to jest po prostu takie przeszyte. Koszulka wygląda dobrze. Czas posprzątać pokój. Dostałam ciacho. Takie piękne, z Kooperatywa. Wegetariańskie. I na pewno nie dam rady zjeść go sama. Jeżeli ktoś chce przyjść mi pomóc, to zapraszam. Będziemy jeść ciacho czekoladowe.